Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę tutaj, co mam. Tutaj mam jagnięcinę wędzona 2 tygodnie temu. Może 3. Po wędzeniu wisiała, już próbowałem, nie? Więc wisiała. To jest ostatni udziec wieprzowy. Uwędziłem go, sparzyłem i znowu go 2 razy podwędziłem przy okazji tej innej szynki, co ma być długo dożywiająca, półroczna. Też go kawałek ukroimy, zobaczymy. Czemu nagrywam to wideo? Bo chcę, żeby nie chcę, żeby bardziej podeschła, i więc będę pakował ją próżniowo. I te też będę pakował próżniowo, ale postanowiłem, że nadkroję. I zobaczymy przekrój. To jest kiełbasa. Ją robiłem wtedy 5 stycznia. I ona od tamtej pory sobie wisiała w szopce w ten sposób. I też przekroimy, zobaczymy, jak wygląda. Mam nadzieję, że w tej kamerze też się wszystko ładnie nagra. Kawałek weźmy, ukroimy. Odłożę tutaj. Zrobię po skosie. O, tak wygląda do tej kamery. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Najwyżej zrobię Wam przebitki z... Co bestia? Nie przebrzmi mi kamery. Tak, tak, ty wiesz, co to jest, nie? Pachnie, pachnie. Wygląda ładnie. Może ta kamera złapie lepiej ostrość. Zapala tam ostrość. Widać ładnie? Nie, odsuń od siebie. Do siebie przesuń. No. Teraz widać ładnie? Żona mi pomaga. Pięknie wygląda. Jaka w smaku. Ładnie pachnie. Powiem Wam, że dopiero po podsuszeniu czuć te wszystkie przeprawy tak intensywnie. Bardzo dobra. Zdjęcia Wam później porobię. O! To jest jagnięcina. Wygląda tak. Czuć jagnięciną. Chciałbym taki bardziej cienki plasterek. Nie wiem, czy jeszcze nie powinna wisieć. Jagnięcina jeszcze intensywniej smakuje. Jesteś moim wiernym kibicem, nie? Teraz już będzie przy każdym moim nagraniu. Masz ten puściutki kawałeczek. Wygląda tak, kolor zmienia w środku, ale jeszcze... Słuchajcie, tutaj wędzarnicze brać, jest pytanie. Zrobiłem Wam dzisiaj nagranie i dziwna sytuacja zaistniała, bo tutaj macie inny kolor niż środek. Dziwna jest kwestia, bo mięso po zewnętrznej ma inny kolor od tego w środku. I teraz co się stało? Ja spróbuję przekroić jeszcze kilka. Czyżby się dołem nie zapeklowało, ale to mięso nie śmierdzi. To mięso nie śmierdzi, nie wycieka nic z niego. Wygląda na dobre, tylko ma inny kolor. Teraz czy to się odgniotło podczas leżenia? Nie mam pojęcia.
Jest to dziwna sprawa, dlatego że robiłem tak samo tą miagnięcinę jak ostatnio i tutaj wam demonstruję zdjęcia powyżej, jak ona wyglądała poprzednio. I tutaj nic nie wskazywało na to, by tym razem miało być inaczej. Także za wszystkie sugestie jestem wdzięczny. Wracamy do nagrania. Czy nie zmieniła całkiem. Pokroję na plasterki i zapakuję próżniowo. Na to czekam. Przekroimy w ten sposób. Zobaczymy, jak wyszło. Może być trochę kli, dlatego że ta świnia tą nogę akurat złamała i ja dostałem po prostu tą część, która była złamana. Starałem się wymyć jak najwięcej krwi. Potem było to 14 dni, była w solance zapakowana w worek i zobaczymy, jak wyszło. Normalnie piękna szynka. Się nie udało mi ładnie ukroić. Przejdę test. Dobre? Dobre, nie? Smyszkowe? Jak to z pamciem, ten maleki. Wygląda tak. Może pokażę. Dasz mi przejść? Jest fokus. Tak, to jest fokus. Tak, Byszko. Dobrze, żono widać? Tak. Rewelacja. A ja po obiedzie, nie? A. Z tą eksperyment skończyłem, a może ją jeszcze zostawię, może ją powieszę. Jeszcze to przemyślę, mam chwilę. To tyle na dzisiaj, a niebawem te będą grube w jelitach, tych grubszych, wieprzowych, krojone. До услышания.